Nazywam się Elvis Conyers i gdy miałem 16 lat, cieszyłem się wakacjami na Bali, gdy nagle nadeszło potężne tsunami, które zabiło miliony. Zastanawiacie się, jak przeżyłem? Uratował mnie mój szofer, Wayan, który przyleciał helikopterem i zabrał z plaży mnie oraz dwie irytujące dziewczyny, które surfowały w tym samym miejscu. 15-letnią Sydney oraz jej 8-letnią siostrę, Paris. Przez długi czas żałowałem, że zabraliśmy je ze sobą, bo okazały się jednym wielkim problemem. Dalej było tylko gorzej. Wybuchły wulkany, cywilizacja upadła, a ja, w miejsce wszystkiego, co straciłem, dostałem jedynie towarzystwo dwóch irytujących blondynek. Sydney i Paris utknęły u mnie na dobre, a ja nienawidziłem ich obu, a zwłaszcza tej starszej. Szybko się jednak przekonałem, że nienawiść i miłość odgradza bardzo cienka linia i do dziś nie wiem, kiedy ją przekroczyłem. Chcecie wiedzieć, co było dalej? Jeśli tak, to przeczytajcie Falę.